Pewnie wszyscy słyszeliście, że posłowie Wąsik i Kamiński trafili do więzienia. W Konfederacji jesteśmy zwolennikami surowego stosowania prawa. Jeżeli prawo zostało złamane, powinni zostać skazani, powinni ponieść karę. Ale każdy ma prawo, żeby jego sprawa została sprawiedliwie osądzona. Tymczasem okazuje się, że sędzia, który rozpatrywał decyzję o tym, żeby ich wysłać do więzienia, po pierwsze, jest członkiem tego stowarzyszenia Justicja, które zrzesza antypisowskich sędziów. Po drugie, jest synem byłej, nieżyjącej już, radnej Platformy Obywatelskiej miasta Warszawy. Po trzecie, jego mama, czyli ta radna, była szefową biura poselskiego obecnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pana Kierwińskiego, który kierował policję, żeby zatrzymywała i zawoziła do więzienia posłów Kamińskiego i Wąsika. Po czwarte, ma na Facebooku polubione same platformerskie i antypisowskie profile. Po piąte, jest kolegą syna generała Dukaczewskiego, byłego szefa wojskowych służb specjalnych, który robił interesy z panami, których Wąsik i Kamiński jako szefowie służb ścigali, inwigilowali i za przestępstwa próbowali wsadzić do więzienia. To jest sytuacja, która wygląda bardzo, bardzo źle. Moje pytanie do sądu, czy tam naprawdę nie było sędziego, który nie byłby w ten sposób politycznie zaangażowany i rodzinnie powiązany? A może tam wszyscy są tacy? Jeżeli to byłaby prawda, to potwierdza to wszystkie najgorsze stereotypy o wymiarze sprawiedliwości i paradoksalnie jest korzystne dla PiSu. My w Konfederacji chcemy sądownictwa sprawiedliwego, twardego, ale neutralnego politycznie, a nie tak, że ktoś fanatycznie nienawidzący PiSu będzie sądził PiSowców.